Hej ciasteczka, dzisiaj robię złociste frytki z cukinii. Jest to nagrodzony przepis, wygrał edycję sierpniową konkursu Smak Raju. Rewelacyjna przekąska, bardzo prosta, jeden składnik, cukinia. I dodatki mogą być różne i zaskoczymy gości. No to podaję z dipem jogurtowym dzisiaj akurat, a może być też z sałatą. Myślę, że do mięsa też się sprawdzą. Zwycięski przepis podesłała pani Aldona, która wygrywa robota kuchennego, hurra! I pudło niespodzianego z firmy Smak Raju. Serdeczne gratulacje pani Aldo, no tak bardzo się cieszę. Ale to nie oznacza, że konkurs się skończył. Konkurs dalej trwa i co miesiąc możecie wygrać te super nagrody. Podsyłajcie swoje przepisy ze zdjęciami. Wyślijcie też zdjęcia przypraw Smak Raju na adres konkurs@przyprawysmakraju.pl. A tematem tego miesiąca jest danie z użyciem przypraw Smak Raju, które każde dziecko chętnie zje. No to powodzenia, gotujcie, wysyłajcie przepisy, a kolejnego zwycięzcę wyłonię za miesiąc. Trzymam kciuki i czekam na fajne przepisy. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, dajcie łapki w górę, zaglądajcie na Instagram. Piszcie komentarze, dołączajcie matkę ciasteczka. Robię dzisiaj frytki z cukinii, więc przygotuję sobie cukinię. Pokroję sobie na takie plastakie, dobra. Grubsze, o, kawałeczki. Dobrze mi idzie. Tutaj te pestki to ja zostawię, to odłożymy. Cukinię pokroiłam w takie większe frytki. I teraz posolimy. Użyję soli jodowanej morskiej. Smak Raju, super opakowanie. Fajnie się sprawdza. Mam tutaj dwa otwierania. Posolimy, żeby cukinia puściła nam trochę soli. Wody, sorry. Soli używam właśnie. A, wszystko mi leci, widzicie jak to. Trochę małą miskę sobie wzięłam. No i na chwilę sobie ją odstawimy. A przyprawy takie możecie kupić u producenta na stronie. Zaglądajcie, kupujcie. Kupujcie też ekonomiczne opakowania. Skrzyknijcie się z rodziną, z mamą, z siostrą czy babcią. Na pewno bardziej się opłaca. Teraz przygotuję sobie panierkę. Jedno jajko. 5 łyżek mleka. Ale fajnie wyszło, widzicie? Fajne, świeże jajeczko. Użyję tutaj przyprawy do zup, 100% natury. Pomieszamy, żeby wszystkie składniki nam się fajnie pomieszały. I sypiemy. Dość sporo. Do tego paprykę słodką. Łyżeczkę. Łyżeczkę majeranku. Ale tutaj stworzymy jakieś kolory różowe, żółte. Trochę soli. Nie może zabraknąć też pieprzu, więc sypiemy dość sporo. To wszystko rozgotamy, rozkłócimy. Tak wczoraj było jakieś pytanie. I może wiedzieć, co to znaczy. Właśnie tak rozbełtać, pomieszać wszystko, żeby się fajnie połączyło. O, mamy. Teraz te moje frytki z cukinii trochę tak odsączę na ręczniku papierowym, a tutaj na talerzu mam jeszcze bułkę tartą, bo wykorzystam ją właśnie do panierowania. I teraz maczamy cukinię w jajku, bułce i odkładamy sobie. A, piękne. No w tym roku cukinia obrodziła. U mnie w ogrodzie było mnóstwo, rozdawałam naokoło. Także przepis, słuchajcie, super przepis. Jeszcze nigdy tego nie robiłam. I po prostu jest tyle pomysłów na tą cukinię, ja już wszystko robiłam, zupę i co się dało z tej cukinii, leczę to po prostu cały czas. Ogórki też były w tym sezonie, obrodziły, także fajnie, fajny przepis, oglądajcie. Piekarnik nagrzałam do 190 stopni, teraz blaszkę posmaruję oliwą z oliwek. Jak to maluję? Układam sobie fryteczki na blaszce. Mogłam sobie to zrobić od razu. A co? Się pobawię. I tak, pieczymy w piekarniku 15 minut w nagrzanym mocno, 190 jadłam, góra, dół. I co tak 2-3 razy w trakcie pieczenia przewracamy te frytyczki i jeszcze je tak skropimy oliwą z oliwek. Do piekarnika 15 minut. Frytki z cukinii gotowe. Słuchajcie, no rewelacyjny przepis. Nie wiedziałam, że mogą być frytki z cukinii. Zaraz je próbuję. Już je spróbuję, bo aż mi ślinka leci. Uwielbiam takie dania. Tu mam dip. O! Nie, no rewelacja.